Suwalska policja donosi o zatrzymaniu złodzieja samochodów, ale kradzież pojazdu nie była jego jedynym przewinieniem. 33 latek zajechał bowiem przywłaszczonym pasatę na stację paliw, zatankował i nie zapłacił za paliwo. Zarejestrował go monitoring. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zdecydował, że najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Identyczną sankcję zastosował sąd wobec 45-letniego mężczyzny, który w niedzielę został zatrzymany z amfetaminą. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, ponieważ na ich widok znacząco przyspieszył kroku. Okazało się, że miał przy sobie dwie torebki z narkotykiem. Noc z wtorku na środę nie była spokojna dla mieszkańców okolicy ulicy Klonowej. Spłonął tam kolejny samochód. Wcześniej, pod koniec marca, podobne zdarzenia miały miejsce w innych punktach osiedla północ. O więcej szczegółów poprosiliśmy rzecznika suwalskiej policji, jednak do zamknięcia wydania nie uzyskaliśmy odpowiedzi.